Minęły ponad 2 lata, od kiedy policjant zastrzelił 21-letniego Adama C. na jednym z konińskich osiedli. Wczoraj Sławomir L. usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. I ogłoszono mu zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci Adama C. na skutek niewłaściwego, niezgodnego z ogólnymi zasadami postępowania z bronią palną, posługiwania się przez niego pistoletem służbowym. Broń była tą kategorią, o której powinni w tym momencie zapomnieć. Z ustaleń prokuratury wynika, że Adam C. podczas policyjnej interwencji na osiedlu Wyszyńskiego w Koninie zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. Sławomir L. dobył broni i udał się w pościg. Próbował ująć mężczyznę tą samą ręką, którą trzymał broń. Wtedy pistolet wypalił, zabijając 21-latka. Jeżeli się dobywa broń, to już nie powinno się wykonywać żadnych innych zbędnych ruchów. Broń jest zawsze środkiem ostatecznym. Śledztwo w tej sprawie trwało 2 lata. 2 ekspertyzy medyków sądowych wykazały, że Adam C. został postrzelony przez policjanta w klatkę piersiową. Jednakże 3. ekspertyza, przeprowadzona przez chemika z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie, obaliła 2 poprzednie. Według niej Adam C. został postrzelony w plecy. Ta opinia została poddana do oceny przez medyków sądowych z Krakowa. Ci podzielili zdanie warszawskich biegłych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sławomir L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił wczoraj składania wyjaśnień. Policjanci mają prawo do użycia broni. Jak podkreśla Maciej Szuba, były komendant policji w Poznaniu, sprawa funkcjonariusza z Konina może wpłynąć na postępowanie innych policjantów. Ta sytuacja powoduje to, że dzisiaj policjanci będą bali się, czy dziś boją się używać broni. A tej, jak tłumaczy Szuba, funkcjonariusze powinni używać jako rozwiązania ostatecznego w wyniku zagrożenia życia swojego, partnera z patrolu lub ludzi wokół. Błażej Filipiak, Puls Dnia.